Bóg, który odpłaca. A tak wiedz, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań, lecz sam odpłaca tym, którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi. Wersety 9-10. Tutaj uczymy się dwóch ważnych prawd. Jedna stanowi pociechę dla każdego, kto miłuje Boga. Druga zaś pełna jest powagi dla tego, kto Go nienawidzi. Wszyscy, którzy miłują Boga w prawdzie i strzegą Jego słowa, mogą o każdym czasie i we wszystkich okolicznościach liczyć na Jego dobroć i wierność. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rzymian 8 rozdział, 28 werset. Jeżeli dzięki łasce miłość Boża mieszka w naszych sercach i żyjemy w bojaźni Bożej, to z radosnym zaufaniem możemy iść naprzód, wiedząc, że wszystko będzie dobrze. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 21-22 wersetu. Jest to znacząca, zawsze aktualna prawda zarówno dla Izraela, jak i Kościoła Bożego. Odmienność ich stanowiska nie czyni w tym wypadku żadnej różnicy. 7 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej oraz 3 rozdział 1 listu Jana pouczają nas o tej samej prawdzie. Mianowicie o tym, że Bóg ma swoją radość w tych, którzy się Go boją, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Nie ma w tym ani krzty zakonności. Miłość i zakonność nie mają ze sobą nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, leżą tak daleko od siebie, jak biegun północny od południowego. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. 1 Jana, 5 rozdział, 3 werset. Duch, natura i powód naszego posłuszeństwa dowodzą, że jest ono właściwie przeciwieństwem zakonności. Ci, którzy mówią o zakonności, gdy tylko stanie im przed oczyma konieczność prostego posłuszeństwa, znajdują się w smutnym błędzie. Gdy ktoś naucza, że przez nasze posłuszeństwo mamy zasłużyć sobie na stanowisko dzieci Bożych, to zarzut zakonności jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Ale nazywanie chrześcijańskiego posłuszeństwa zakonnością jest absolutną pomyłką. W tym znaczeniu posłuszeństwo nie może być drogą do posiadania relacji synostwa, ale samo posłuszeństwo jest nieuniknionym następstwem jej posiadania. Zanim zamkniemy ten temat, chcielibyśmy zwrócić uwagę słuchaczy na kilka miejsc Nowego Testamentu, które nierzadko są opacznie rozumiane. W Ewangelii Mateusza 5 rozdział czytamy: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Wersety 43-45 i 48.
Przy pobieżnym przeczytaniu tego miejsca można by pomyśleć, że przez określone postępowanie można stać się dzieckiem Bożym. Jednak tak nie jest. Miejsce to mówi o zgodności i podobieństwie naszych dróg z postępowaniem naszego Ojca. W mowie codziennej używamy podobnych skrótów myślowych. Tak więc mówimy na przykład: gdybyś postępował tak, a tak, nie byłbyś synem swojego Ojca. A więc i Pan mówi: jeżeli chcecie być uważani za synów swojego niebiańskiego Ojca, to musicie postępować w łasce względem wszystkich ludzi, gdyż tak właśnie postępuje Ojciec. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, od 17 do 18 wersetu czytamy: dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Tutaj nie chodzi o tę relację z Bogiem, którą otrzymuje każdy przez wiarę Syna Bożego, lecz o oficjalne uznanie naszego stanowiska jako synowie na skutek odłączenia się od zła. Ważne jest, byśmy rozumieli tę różnicę, gdyż ma ona niebłahy wpływ na nasze praktyczne życie. Synami Bożymi nie stajemy się przez odłączenie od świata, lecz przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Galacjan 3, rozdział 26, werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 i 13 werset. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Dziećmi Bożymi stajemy się przez nowe narodziny, które od początku do końca są dziełem Bożym. Bogu niech będą dzięki za to. Jaki wpływ mieliśmy na nasze fizyczne narodziny? Żaden. I cóż możemy uczynić dla naszych duchowych narodzin? Również nic. Jednak musimy przypomnieć sobie o tym, że Bóg może udzielić swojej aprobaty i przyznać się publicznie tylko do tych, którzy przez łaskę pragną we wszystkim postępować zgodnie z Jego świętą osobą, jak przystoi synom i córkom Boga Wszechmogącego. Jakże mielibyśmy oczekiwać, że Bóg uzna nas za swoich synów, jeżeli nasze drogi nie są zgodne z Jego wolą? Jeśli dajemy uwikłać się we wszelkiego rodzaju smutne sprawy i znajdujemy się w nierównym jarzmie z niewierzącymi, w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, czytamy o ludziach, którzy wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Wyraźnie pokazali, że ojczyzny szukają. Nie o nich to powiedziane jest. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Wersety 13 i 16, do 16. Z takimi Bóg mógł otwarcie się zjednoczyć i uznać ich za swoje dzieci. Przyjrzyjmy się na chwilę poważniej prawdzie, która przedstawiona jest w 10 wersecie naszego rozdziału. Odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Podczas gdy werset 9 zawiera pociechę i pokrzepienie dla tych, którzy miłują Boga, jak też i zachętę, by przestrzegać Jego przykazań, ten werset z kolei zawiera wezwanie skierowane do tych, którzy nienawidzą Boga, by zważyli na Jego ostrzeżenie.
Nadchodzi czas, kiedy to Bóg rozprawi się osobiście ze swymi wrogami, twarzą w twarz. Jakże straszną i odrażającą jest myśl, że ktoś może nienawidzić tego, który jest światłością i miłością, źródłem wszelkiej dobroci, dawcę wszelkich dobrych i doskonałych darów i Ojca Światłości, którego hojna ręka zna potrzeby każdej żywej istoty, który słyszy krzyk młodych kruków i zaspokaja pragnienie dzikiego osła, wszechmądrego, bezgranicznie dobrego i świętego Boga, potężnego Pana i Władcę oraz Twórcę krańców ziemi. Powtarzam, jakże przerażającą jest myśl, że ktoś może nienawidzić takiego Boga. A jednak wiemy, że wszyscy, którzy nie darzą Go miłością, nienawidzą Go, niezależnie od tego, że wielu ludzi gotowych byłoby sprzeciwiać się tej prawdzie. Nie ma tutaj neutralnego gruntu. Stać można albo po jednej, albo po drugiej stronie. Co więcej, doświadczenie pokazuje, że zwykle nie trzeba wiele, by człowiek, nawet i religijny, odsłonił swoje prawdziwe nastawienie wobec Boga. Często owa ukrywana na dnie serca nienawiść do Boga przejawia się w nienawiści wobec Jego ludu. Jego słowa, uwielbiania, Jego osoby, Jego służby. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Rzymian 8 rozdział 7 werset. Wrogość ta ujawnia się względem wszystkiego, co w jakikolwiek sposób powiązane jest z Bogiem. Drzemie w każdym nienawróconym sercu i czeka tylko na okazję, by dać o sobie znać. Każdy człowiek w swoim naturalnym, nieodrodzonym stanie nienawidzi Boga. Teraz zaś Bóg zapewnia, nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Jakże poważna prawda. Człowiek niechętnie jej słucha. Wielu próbuje jej zaprzeczać. Tacy ludzie próbują przekonać siebie i innych, że Bóg jest dobrotliwy, miłościwy, zbyt miłosierny, dobroduszny, aby miał dokonać poważnego sądu nad swoim stworzeniem, nad swoimi stworzeniami. Ludzie ci zapominają jednak, że drogi bezkompromisowych rządów Bożych są tak samo doskonałe, jak Jego drogi łaski. Wymawiają sobie, że Bóg przymknie oko na zło i nie będzie aż tak drobiazgowy względem tych, którzy je czynią. Każdy, kto opowiada się za tą zgubną nauką, czyni to na swój własny wieczny koszt. To, że Bóg może w swojej nieskończonej łasce i miłosierdziu przebaczyć nam nasze grzechy i usprawiedliwić nas, dając nam jako pieczęć ducha synostwa. To coś zupełnie innego. Jest to łaska, która panuje przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian, 5 rozdział, 21 werset. Bóg w nieskończonej miłości swojego serca znalazł środek, dzięki któremu może, nie krzywdząc przy tym swojej sprawiedliwości, usprawiedliwić każdego, który jako skuszony grzesznik szczerze wierzy w Jezusa. Czy Bóg przeoczył przy tym grzech tak, jakby nie był on niczym poważnym i godnym uwagi? Czy zmienił wymogi swoich rządów i swojej świętości? Naruszył godność i majestat zakonu? O nie! Wręcz przeciwnie, to właśnie w dziele odkupienia widzimy najstraszniejszy wyraz nienawiści Bożej wobec grzechu oraz jego niezmienne postanowienie, by ukarać go wieczną karą. Nie dało się lepiej zaspokoić roszczeń
sprawiedliwości Bożej, świętości i prawdy oraz potwierdzić zakonu. Jak właśnie w doskonałym planie odkupienia, który został obmyślony przez Boga Ojca, wykonany przez Boga Syna i objawiony przez Boga Ducha Świętego. Jeżeli chcemy otrzymać właściwe wyobrażenie o nienawiści Bożej wobec grzechu i o prawdziwym charakterze Jego świętości, wystarczy, że rzucimy jedno spojrzenie na krzyż. Musimy nastawić ucha na gorzkie wołanie będące owocem strasznego utrapienia, które wypełniło serce Syna Bożego, człowieka Chrystusa Jezusa. Wołanie to przeszyło gęstą ciemność. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Marka, 15 rozdział, 34 werset. Nigdy wcześniej nie słyszano takiego pytania. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Marka, 15 rozdział, 34 werset. Nigdy wcześniej nie słyszano takiego pytania. I już nigdy nikt nie zwróci się z nim do Boga. Jest ono absolutnie jednorazowe w historii całego świata. Przyjrzyjmy się temu, kto zadał to pytanie oraz temu, któremu pytanie to zostało postawione. Krzyż jest miarą Bożej nienawiści wobec grzechu oraz jednocześnie miarą Jego miłości dla grzesznika. Krzyż jest niezachwianą podstawą tronu łaski, podstawą, na której Bóg może przebaczyć nasze grzechy i przyjąć nas jako usprawiedliwionych od wszelkiego zarzutu w zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusie. Jednak jakim będzie koniec tych, którzy gardzą tym wszystkim? Trwają w swej nienawiści wobec Boga i nie przestają ogłaszać wszem i wobec, że Bóg jest zbyt dobrotliwy i łaskawy, aby miał ukarać złoczyńcę. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 werset. Miejsce to nie tylko potwierdza niezbitą prawdę, że wszyscy, którzy wierzą w Syna, posiadają życie wieczne, lecz zabiera także wszelką podstawę dla rozpowszechnionych dzisiaj dwóch fałszywych nauk. Nauki o powszechnym zbawieniu i tak zwanym anihilacjonizmu. Zwolennicy powszechnego zbawienia nauczają, że ostatecznie wszyscy ludzie zostaną zbawieni i pobłogosławieni. Powyższy werset mówi, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia. Natomiast przedstawiciele anihilacjonizmu wyznają wiarę w to, że wszyscy, którzy nie należą do Chrystusa, zginą podobnie jak zwierzęta, które nie mają nieśmiertelnej duszy. Nasze miejsce, mówi jednak, gniew Boży ciąży lub pozostaje na każdym, kto nie wierzy i nie jest posłuszny Synowi. Trwały, pozostający gniew i całkowite unicestwienie
zakończenie egzystencji są nie do pogodzenia ze sobą. Czy moglibyśmy dopuścić do siebie taką myśl, że sprawiedliwy Bóg miałby ukarać swojego jednorodzonego, umiłowanego Syna, który od wieczności jest Jego radością, za to, że na krzyżu poniósł nasze grzechy, a potem pozwolić, by ktoś, kto nie pokutował, uszedł kary? Jeżeli Jezus, nieskazitelny, święty i doskonały człowiek, jedyny doskonały, jaki kiedykolwiek żył na tej ziemi, musiał cierpieć za grzechy, on, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, to czyż ci, którzy czynią zło, niewierzący i nienawidzący Boga, mieliby być zbawieni? I to tylko dlatego, że Bóg jest rzekomo zbyt dobry, aby na wieki potępić grzesznika i wrzucić go do jeziora ognistego? Jeżeli Bóg musiał opuścić i uderzyć swojego umiłowanego Syna, by zbawić swój lud od jego grzechów, to czyż bezbożnicy, szydercy i krnąbrni mieliby zostać zbawieni mimo upartego trwania w swych grzechach? To po co przerażająca ciemność Golgoty? Po co 3 godziny ciemności? Po co owo gorzkie wołanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Po co to wszystko, jeżeli grzesznik bez konieczności sądu może osiągnąć chwałę nieba? Powyżej zacytowany werset biblijny obala całkowicie tego rodzaju opinie i wnioski, ugruntowane na niewiedzy lub głupim pojmowaniu sprawiedliwych rządów Bożych. Ach, gdyby tylko człowiek zechciał usłuchać głosu Słowa Bożego i dać się ostrzec przez jego klarowne, poważne zapowiedzi nadchodzącego gniewu i wiecznego potępienia. Pan sam odpłaci tym, którzy go nienawidzą. Jakże straszna odpłata to będzie. Któż będzie w stanie ją znieść? Boże rządzenie jest doskonałe i dlatego niemożliwe jest, żeby Bóg pozostawił zło bez kary. Słowo Boże trwa na wieki i widzimy powagę Bożych sprawiedliwych rządów, zarówno wtedy względem Izraela, jak również dzisiaj względem chrześcijaństwa. Czy Bóg przeoczył zło u swego ludu? W żadnym razie. Wręcz przeciwnie. Raz po raz sam smagał Izraela, i to właśnie dlatego, że był jego ludem. Przez proroka Amosa kazał im powiedzieć: słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Amosa, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Tę samą zasadę znajdujemy w pierwszym liście Piotra z tą różnicą, że apostoł odnosi ją do chrześcijaństwa. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeżeli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? 1 Piotra 4 rozdział 17 do 18 wersetu. Bóg karci swoich właśnie dlatego, że należą do Niego.
aby ze światem nie zostali potępieni. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 32 werset. Dzieciom tego świata pozwala chodzić swoimi własnymi ścieżkami, ale nadchodzi dzień, straszny, ciemny dzień, dzień sądu i nieubłaganego gniewu. Człowiek może powątpiewać, snuć racjonalne wnioski, debatować, natomiast słowo mówi wyraźnie. Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Blisko już jest wielki dzień rozrachunku, w którym sam Bóg odpłaci wszystkim, którzy go nienawidzą.